No, pewnie się zastanawiacie, dlaczego ten film się tak nazywa. Czemu zostanie usunięty? No bo chodzi o to właśnie, że do niczego innego się nie nadaje. Serio, ten vlog jest beznadziejny, widzowie. Nie wiem, czy chcecie to oglądać tak naprawdę, bo no widać, ewidentnie widać, że ziemniak zachlał. Cały film gada skacowany. Jeszcze nigdy w życiu nie wycinałem z filmu tyle Ale jak chcecie być wśród elity, która obejrzała ten film przed skasowaniem, to zapraszam serdecznie. Życzę miłego oglądania. Że co? Po dwóch dniach wyprowadzam się, Piotrek. Nara. Szczęśliwy widzę. Co to tego co na zewnątrz, co na zewnątrz? Ja podlewałem wczoraj trawę, stary, do siódmej. Ale to bez sensu widzę podlewałeś. No i zaczęło padać, no. Po południu ma być słońce i ma być przyjemnie. Tego się trzymam. Żeby nie padało jakoś bardzo mocno, nie? No już ci otwieram. I żeby nie było 40 stopni jak ostatnio. Bierze fanty. Dobra. Do Łodzi jej. Do Łodzi jedzie. To ma sens. O, teraz się zarobiście rozpadało. No, ale fajnie, bo masz własny daszek. No, dlatego mówię, nawet nie zamykam, bo będę nosił zaraz rzeczy, to tylko wrzucę i... To jest samochód, który idealnie pasuje do diabeła. Idealnie. Patrzcie do kontenera. Jest taka śmieszna ciężaróweczka jakby, z takim haczykiem. Fajne, nie? Wow. Teraz, jeżeli się zastanawiacie, jeżeli coś wystaje z takiego kontenera, to no to jest zakładana siatka. Ja się bałem, że będzie problem, że coś wystaje. Bo wcale tutaj nie było dużo rzeczy w tym kontenerze. Ten był ponoć taki trochę tylko dowalony. Jedzie opko. Zaczyna to wyglądać coraz ładniej. Tutaj nieprzykaszone, tutaj pokoszone były te wystające syfy. Tak marawiła i skosiła. Stwierdziła, że coś zrobić. Pokosiła. Wygląda to lepiej. Choć jeszcze nie zagęszczone, to wygląda lepiej. Tak Mara. Ładę trawę skosiłaś, a ja coś mam. Coś, co przyszło. Przywaliłem w drzwi. Po tak Marze strasznie się podobały smoczki, nie? Tylko, że MSI wysłało w tej parce tylko czerwone smoczki. Ona chciała takiego smoczka. Jaki był razem z laptopem? Teraz pytanie, czy jest taki sam, czy nie? No Mara! Co? No chodź. Chciałem na chwilę. To jest dla mnie. Chyba tak. Chyba? Cóż to... O! To w tym kolorze, który chciałaś. O, dziękuję. Idę zmienić wyroczek. Jaki fajny smoczek. No fajny, nie? Dostała. Od łemesi. Tu od łemesi dostała. Kocie, co jest? Dzień dobry. Pasuje. A to jest taki sam, jaki był przy laptopie? Tak. Ty, a może to jest ten sam, może wyciągnęli z laptopa? Miłe. I wtedy kurier przyszedł i ja zacząłem wychodzić, bo spałem. I ja odebrałam. Tak, i wszedłem na wannę, patrzę przez okno, kurier, o, to schodzę, ale coś tak siedzi, tak myślę, dzwoni? Nie dzwoni, patrzę, tak Mara wzięła, odebrała. Dzień dobry. I chciałoby się powiedzieć dobranoc. Słuchajcie, ostatnie ujęcie było 18.11, teraz jest 42 minuty po północy. Miałem plan, żeby na wyjazd się przestawić, żeby prowadzić samochód przez noc, ale przez to, że dzisiaj wstałem tak późno, spałem na dwie fazy, to w tym momencie czuję się już mocno zniszczony i mocno zepsuty. Ja myślę, że się położę spać. Więc załóżmy, że dzisiejszy vlog jest takim wyjątkowym vlogiem, który mimo wszystko się odbył, ale nic się w nim nie działo, bo ostatnie godziny spędziłem nad tym, żeby się zastanawiać nad systemami wentylacji i klimatyzacji. Okazuje się, że jeżeli chce się coś założyć, zamontować u siebie, to jednak trzeba stać się ekspertem w danej dziedzinie, żeby zrobić coś w sposób ciekawy. Bo jaki jest problem związany z klimatyzacją? Otóż klimatyzacja chłodzi powietrze, to, które znajduje się w konkretnym pomieszczeniu. A jeżeli zamkniemy okno, żeby klimatyzacja działała wydajniej. Zamkniemy drzwi, to zostajemy w pomieszczeniu, które jeżeli jest pozbawione systemu na przykład rekuperacji, no to jest pomieszczenie, w którym oddycha się cały czas tym samym powietrzem, więc to powietrze staje się bardzo beznadziejne. I chodzi o to, żeby doprowadzić trochę świeżego powietrza. I można by było uchylić okno i wtedy będzie świeżo, fajnie, tylko będzie się dużo prądu marnować na ochłodzenie tego powietrza. I też to nie jest rozwiązanie, kiedy chcemy... Znalazłem parę fajnych opcji, które można byłoby zastosować. Okazuje się, że ten ururu sararara, który widzieliście na odcinku, może nie być akurat najlepszą i idealną opcją ze względu na po pierwsze cenę, która jest przerażająco ogromna, po drugie są tańsze rozwiązania i wydawać by się mogło zapewniające podobny, jeśli nawet nie lepszy poziom komfortu użytkowania, choć pozbawione nawilżania na przykład z zewnętrznego powietrza, to i tak pozwalające na doprowadzanie świeżego powietrza z zewnątrz, które będzie przefiltrowane przez filtry i tak dalej. To jest temat rzeka i to jest nowa dziedzina, którą zacząłem w sposób maniakalny ostatnimi czasy jakby zgłębiać. Wiem tyle, że będę się musiał skontaktować ze specjalistą z tej dziedziny, bo coś, co mi się wydaje, że jest fajne, może się okazać, że nie jest fajne w praktyce. Przykładowo jest coś takiego jak na przykład klimatyzatory. Klimatyzatory... Przed chwilą pamiętałem, ale nie pamiętam. Dobra, wiem. Kanałowe. Tu chodziło o klimatyzatory kanałowe. Raz,
dwa, trzy. One mogą rozdzielać zimne powietrze na przykład przez kolektor, tylko wtedy nie mamy możliwości, jeżeli nie wrzucimy sobie jakichś zaworów na to, żeby kontrolować, jak schłodzimy konkretne pomieszczenia, bo wtedy całe powietrze z kolektora teoretycznie by poleciało do wszystkich pomieszczeń, a tego byśmy nie chcieli. Ale takie klimatyzatory pozwalają na to, żebyśmy wprowadzili dodatkowy zewnętrzny dopływ powietrza, ale w żadnych specyfikacjach nigdzie nie mogę znaleźć, ile jest w fizycznie wtłaczanej objętości powietrza na godzinę w przypadku doprowadzenia zewnętrznego powietrza, więc chyba się będę musiał kontaktować z producentem bezpośrednio. Można założyć, że wygooglowałem, sprawdziłem i chyba wiem, w którą stronę uderzać, z kim się kontaktować i może coś, czegoś się dowiem ciekawego. Na pewno jak się dowiem i będę pewien informacji na temat tego, co bym chciał wam przekazać, może komuś się to do czegoś przyda, albo otworzy na coś oczy, to się z wami podzielę. W takich momentach stwierdzenie pewnego filozofa, wiem, że nic nie wiem i kontynuując, im więcej wiem, tym mniej wiem, to jest bardzo na miejscu, po prostu. Wiecie, na przykład zapytałem cię, że chciałem tam, żeby chodnie w pokoju, to mi powiedzieli, a taką i taką klimę możemy zamontować. Ja nie wiedziałem, że są jeszcze jakieś inne możliwości, że można jeszcze powietrzkę trochę wprowadzić, nawet niewiele. I dlaczego? I dlaczego jest tak mało dokumentacji na te wszystkie tematy? O co chodzi? Ojej, spadł. Teraz miałem miałem znaleźć sztormiak, ale co to za sztormiak? Kurczę, widzicie, wszystko mi leci dzisiaj z rąk. Otóż jak śledzicie Instagrama, to na pewno widzieliście i na Instastory, to na pewno widzieliście, że mój tata dał mi pewnego dnia sztormiak, który nie nadaje się na ocean, ale do tego, do czego będę potrzebował go wykorzystać, to teoretycznie powinien być wystarczający. Otóż wielkimi krokami zbliżają się regaty influencerów. Kiedyś to były regaty youtuberów, na których miałem okazję kiedyś być, natomiast teraz są to regaty influencerów, więc ja jako influencer zostałem zaproszony, z czego się bardzo cieszę, ale muszę dobrze się przygotować, bo nadchodzący weekend, bo u mnie nadchodzi weekend, jest chyba środa albo czwartek, albo wtorek, któryś z tych dni tygodnia, weekend zapowiadają, że będzie padać. Na szczęście tak dobrze się zdarzyło, że mój tata dał mi pewnego dnia sztormiak, powiedział, masz, może ci się kiedyś przyda. A że było to parę miesięcy temu, no to fajnie, że tak szybko się przyda, o ile będzie padać. Wolałbym, żeby nie padało. A, powiem wam, fajny kawałek, kurde. Jeszcze brakuje mi tylko takich czarnych, okrągłych okularów. Byłbym jak taka postać z anime. W jakimś anime była taka postać. Patrzcie, a śmieszne jest to, że mam jeszcze do tego zestawu profesjonalne spodnie. Nice. Zamierzam do tego założyć jeszcze swój adventure kapelusz i powiem wam, jestem gotów na przygodę. Kapelusz, kaptur, nieprzemakalne spodnie. Nic, tylko ciągnąć płyny i pływać. Ciągnąć płyny? Liny. Może wypadałoby w moim wieku założyć kaszkiet, żeby być bardziej eleganckim. Chociaż, żeby być bardziej osłoniętym od słońca, to może takiego bakecika. Wygląda jakby wszedł na ryby, ale plus tego baketa jest jeden, mianowicie da się go zamontować w drugą stronę. Tylko jest trochę na mnie mały i mnie ciśnie. Gorzej się myśli. Regaty odbywają się w Węgorzewie, więc to jest jakieś 9 godzin drogi. 8, 9. Dużo drogi od Krakowa. To też szczerze nie raz byłem, bawiłem się bardzo dobrze. Za drugim razem mam wrażenie, że była moja młodsza siostra, a przez ten czas Madzionka tak mocno się wzięła i zakochała w morzu, w żaglach czy oceanie, że jedzie tam. I ja jadę ze względu na nią, zwłaszcza, że ona będzie sternikiem łódki, którą będziemy płynąć, więc jestem z niej mega dumny i na pewno na przestrzeni kolejnych 3 dni Madzionka na pewno się pojawi na kanale. Boję się jednak co do vlogów, czy uda mi się złapać tam odpowiednio dużo internetu do wiatra, jak będę płynąć, czy na przykład telefon nie wypadnie mi za burtę, czego bym bardzo nie chciał. Więc śledźcie, obserwujcie kanał, bo Madzionka się pojawi. Tak czy siak, uznajmy dzisiejszy dzień do wyrzucenia. Wow, co się dzieje? Wow, ja dalej lecę. I w związku z tym, że do wyrzucenia, to patrzcie, przyszedłem na drugą stronę, to może go zakończmy. Bałem się, że w vloga nic nie miałem nagranego, to tak mi się spać chciało, ale czytałem o tej klimatyzacji i wentylacji i wszystkich innych, a jak zacząłem jeszcze nagrywać, żeby się z tym wszystkim z wami podzielić, to się tak bardzo rozemocjonowałem i teraz się rozbudziłem. Ale wiecie co? Jest 1:11. Miałem w planach pójść spać w okolicach 8:09. Ale ja może się położę i jednak dzisiaj się dłużej wyśpię, a jutro się wyśpię w trasie, to totalnie mi się to nie kalkuluje. Ale tutaj dwa inne filmy, które warto zobaczyć i jutrzejszy vlog, miejmy nadzieję, że będzie ciekawszy, bo dzisiejszy jest do wyrzucenia. Jak co jakiś czas dzień z życia, nie?